Dlaczego misje? Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, telewidzów naszej wrocławskiej telewizji. Zapytujemy, czy w XXI wieku misje są możliwe w krajobrazie bloków, blokowisk współczesnych kościołów. U świętego Stanisława od kilku dni przeżywamy czas świętych ćwiczeń duchownych, czas misji świętych. Przyjęliśmy pytanie, dlaczego? Dlaczego Dzień Pański? Dlaczego Eucharystia? Dlaczego sakrament pokuty i pojednania? Dlaczego sakrament namaszczenia chorych? Dlaczego krzyż? Dlaczego rodzina? Chrześcijanie oprócz tego, że modlą się, również zadają sobie pytania. Mądrość polega na tym, że poszukuje się odpowiedzi. Chrześcijanie poszukują większości odpowiedzi na kolanach, przed Najświętszym Sakramentem. Kończy się właśnie to nabożeństwo adoracji, uwielbienia naszego Pana. Kolejna dawka Bożego Słowa, kolejny pokarm eucharystyczny, kolejna wieczerza przy stole pańskim, największym stole w parafii. Środowisko misji w blokowiskach jest bardzo płodne, bardzo bogate, ale również są obszary pustynne, które staramy się nawadniać, na których kopiemy duchowe studnie, na których marzymy, by Boże Słowo wydało owoc stokrotny. Każda myśl, każde pytanie dlaczego, po co, gdy zadawane jest w kontekście miłości Chrystusa, Jego miłosierdzia, gdy zadawane jest w kontekście Pisma Świętego i pochylenia się nad tym Bożym Słowem, ma sens. Każde wydawałoby się bezsensowne pytanie, trudne pytanie, jeśli oparte jest o Boże Słowo, jeśli oparte jest o sakramenty i otwartość serca, otwartość umysłu, ma sens w XXI wieku. Zauważamy dzisiaj różne tendencje. Spotykamy masę wrogów Kościoła, spotkamy masę wrogów Chrystusa. Chce się chrześcijan na wielu krokach, na wielu płaszczyznach ośmieszać. Chce się na wielu płaszczyznach wyrzucić poza nawias społeczeństwa, polityki, kraju, myśli, nauki, kultury. A przecież chrześcijaństwo leży u fundamentów każdej z tych płaszczyzn. Jeśli zadaje pytania i odpowiada sobie na nie na kolanach. Przygotowujemy się do najważniejszego dnia w ciągu tych misji świętych, do błogosławieństwa misyjnego krzyża. Udzieli nam tego błogosławieństwa ksiądz biskup Wiesław Mering. Udzieli nam błogosławieństwa apostolskiego, o które prosił Ojca Świętego Franciszka. Dla swoich diecezjan, dla dzieci, dla młodzieży, dla osób chorych, cierpiących, dla wspólnot i rodzin, także tych parafialnych. To w piątek, po mszy świętej wieczornej. Po tym błogosławieństwie będziemy świadkami, jeśli tylko pogoda pozwoli, przepięknego misterium męki pańskiej, które przygotował ksiądz wikariusz, ksiądz Rafał Bogus, ksiądz Mateusz Koliński, pan rogeństwa i grupa młodzieży działająca przy parafii. Tutaj, w tych zielonych terenach przykościelnych, rozegra się scena, która od 2000 lat nabiera ciągle dla nas nowego kolorytu, nowej głębi. Scena, która odmieniła na zawsze losy świata. Męka, cierpienie, ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Pochylamy się na tym i to dla nas jest siłą podczas tych misji różnych. A krzyż jest znakiem miłości Boga do człowieka, który nieustająco nadaje nam sensu życia w naszych cierpieniach, w naszych niedopowiedzeniach, niezrozumieniach, w naszych niedoskonałościach. Ciągle poszukujemy Chrystusa z krzyżem, bo wtedy z naszymi krzyżami jest nam jakoś łatwiej. Zadajemy pytania, ale na kolanach poszukujemy na nie odpowiedzi. Każdy będzie kiedyś przeżywał chwilę oczyszczenia, czyściec. Wy, moi drodzy, ten czyściec przeżywacie już tu. A przez to może stajecie się bliżej Boga. Boga, który jest miłością. Miłością miłosierdzia.
miłością przebaczającą, miłością, która nie potępia żadnego człowieka. Przecież w każdym, bez wyjątku, mieszka On. Czasami potrzeba porozmawiać z kapłanem. Czasami tęskni się za tym, aby uklęknąć przy kratkach konfesjonału. Rozumiemy to. Ale i my możemy tam otrzymać błogosławieństwo. Nie rozgrzeszenie. Błogosławieństwo. Słowa pokrzepienia. Bo Chrystus nikogo nie odepchnie, ale błogosławi każdego. Jesteś dzieckiem Boga. W chwili chrztu Bóg wypowiedział nad tobą te same słowa, które wypowiedział kiedyś w czasie chrztu Jezusa. Ty jesteś mój syn umiłowany. Ty jesteś moja umiłowana córka. W tobie mam upodobanie. On, Bóg, nasz Ojciec, tych słów nigdy nie cofnie. Nigdy nie powie, że to już nieważne. Pomyliłem się. Myślałem, że będzie inaczej. Nie. Tak by uczynił człowiek. Ale nie Bóg. On, tak jak ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym, wybiega naprzeciwko każdego z nas, gdy widzi tylko nasze otwarte serce. Przychodzi do nas w sposób duchowy. Umacnia nas w sposób niewidzialny. Nie działa w sakramentalnych znakach w widzialny sposób, ale Bóg może wszystko. Otwórzmy dla Niego nasze serce. Pozwólmy, aby On kierował naszym życiem. Aby On był przewodnikiem na naszej drodze. I pamiętajmy, w Kościele Chrystusowym mamy swoje miejsce i nikt i nic tego miejsca nas nie pozbawi. Jesteśmy jedną rodziną, rodziną dzieci Bożych. Wszyscy. Kościół myśli o każdym, bez wyjątku. Otwiera się dla każdego, bez wyjątku. Błogosławi każdemu, bez wyjątku. Nigdy nie wolno nam czuć się w Kościele obcym. Nigdy nie wolno nam się czuć w Kościele katolikiem jakiejś dalszej kategorii. Nie. Jesteśmy równi. Wszyscy. Bez wyjątku. Może nawet ci, którzy ten dramat przeżywają, który wy przeżywacie, jesteście bardziej otoczeni modlitwą, miłością. Zobaczcie. To dla was, tylko dla was jest to nabożeństwo. Czyż to nie łaska trwać przed Chrystusem, wpatrywać się w Jego oblicze,
Niech Bóg, który rozumie, który zna serce każdego z nas, otoczy nas swoją szczególną miłością, tak abyśmy tę miłość poczuli. Niech On przytuli nas do swego serca. Niech On doda nam sił. Niech On doda nam odwagi. A my nie zapominajmy nigdy. Bóg jest z nami. Bóg jest z wami. Kościół to wspólnota ludzi, ludzi wierzących, młodych, starszych, dzieci, młodzieży. Kościół to wspólnota ludzi, małżeństw sakramentalnych, małżeństw niesakramentalnych. Dlatego w parafii świętego Stanisława powstała inicjatywa spotkań dla małżeństw niesakramentalnych w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 19:00. Spotkania te zostały zainspirowane rozmowami podczas wizyty duszpasterskiej, podczas kolędy, kiedy to wiele osób samotnie żyjących, wiele osób będących w związkach niesakramentalnych postawiło pytanie, dlaczego nie ma spotkań we Włocławku dla nich, dlaczego nie mogą spotkać się wspólnie, razem porozmawiać, być, podzielić się swoimi problemami. Dlatego też powstała taka grupa, która spotyka się. Jest ich około 14 osób, czyli 7 par. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy są zainteresowani tymi spotkaniami. Największym problemem dla małżeństw niesakramentalnych to moment Komunii Świętej w czasie mszy świętej, kiedy wierni powstają i idą, by przyjąć Chrystusa do swojego serca, a oni pozostają w ławkach i z modlitwą, z otwartym sercem przyjmują Chrystusa duchowo, adorują Go. To pierwszy moment taki smutny dla nich. Drugi moment to brak możliwości przystępowania do spowiedzi świętej. Może nie tyle do spowiedzi, co brak możliwości rozgrzeszenia, bo błogosławieństwo w konfesjonale zawsze mogą otrzymać i zawsze mogą liczyć na ciepłe słowo, na słowo nauki, na słowo, które pokrzepi ich w tym wspólnym pielgrzymowaniu. Dlatego zachęcamy wszystkie małżeństwa niesakramentalne, małżeństwa, którym powinęła się noga, w których nie jest tak, jak być powinno, rozeszły się te wspólne drogi, a tym samym połączyli się z inną osobą i nie mogą związać się przez sakrament małżeństwa, bo jest przeszkoda, bo jest problem, którego nie da się przeskoczyć, którego nie da się rozwiązać, przynajmniej na razie. Zachęcamy i zapraszamy do tych wspólnych spotkań w parafii świętego Stanisława w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 19:00. Znajdujemy się na tle nowego krzyża misyjnego w parafii świętego Stanisława, który dziś zostanie poświęcony przez pasterza diecezji księdza biskupa ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa. Dziś także serdecznie zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, na przedstawienie od Wieczernika, od Ostatniej Wieczerzy, przez Ogród Oliwny, przez Mękę, przez skazanie u Piłata, przez Drogę Krzyżową, aż do śmierci na krzyżu, aż do zmartwychwstania Chrystusa. Zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału przy parafii świętego Stanisława, na cmentarzu przykościelnym zostanie rozegrane to misterium
dziś o godzinie 19.30, a także w Wielki Piątek również o godzinie 19.30. Zapraszamy serdecznie. W najbliższą niedzielę staniemy przy krzyżu Jezusa Chrystusa. Staniemy przy nim w sposób dosłowny, bo w Niedzielę Palmową wsłuchiwać się będziemy w Pasję, a więc w opis męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, męki i śmierci. A więc usłyszymy opis tych wydarzeń, dla których Jezus Chrystus stał się człowiekiem. On bowiem przyszedł na ziemię po to, aby przez swoją mękę, krzyż, wybawić nas od śmierci wiecznej, a przez swoje zmartwychwstanie pokazać nam, że śmierć nie jest końcem, a nasze istnienie nie kończy się w ciemnym grobie. Bo jeżeli cała Ewangelia zakończyłaby się momentem, o którym usłyszymy w niedzielnej Ewangelii, w opisie męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, jakże pozbawione celu i sensu byłoby nasze istnienie, które kończyłoby się w grobie. A tymczasem po dramatycznych, bolesnych wydarzeniach Wielkiego Piątku, po ciszy Wielkiej Soboty, przychodzi radosny poranek wielkanocny, który ogłasza nam, że Chrystus żyje. Droga krzyżowa Jezusa Chrystusa to symbol naszego życia, bo również i my przeżywamy chwilę upadku, chwilę, w których spotykamy tych, którzy nas kochają i których my kochamy, ale też spotykamy się z niezrozumieniem, zdradą ze strony drugiego człowieka. Chrystus Pan przeszedł swoją drogę krzyżową, bo wiedział, że ona ma sens. Również my nie możemy zapomnieć o tym, że to wszystko, co nas spotyka, nasz krzyż, który dźwigamy przez całe życie, ma sens, bo zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Te słowa niech nam przyświecają na wszystkich, szczególnie trudnych momentach naszej życiowej drogi. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa, w związku z tą niedzielą mamy kilka ogłoszeń związanych z tym szczególnym czasem, z tym szczególnym dniem. Ogłoszenie numer jeden, właśnie w najbliższą niedzielę, Niedzielę Palmową 13 kwietnia, polska młodzież odbierze od swoich brazylijskich rówieśników krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Salus Populi Romani. Wydarzenie to będzie miało miejsce na placu Świętego Piotra w Rzymie podczas mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Warto zauważyć przy okazji tej informacji, że w polskiej grupie jest także dwoje reprezentantów naszej diecezji włocławskiej. Ten krzyż i ikona będą oczywiście przemierzać, one trafią do Polski, będą przemierzać diecezję, a do naszej diecezji trafią w maju, a dokładniej krzyż Światowe Dni Młodzieży oraz ikona Salus Populi Romani będą gościć w naszej diecezji od 18 do 30 maja bieżącego roku. Od Niedzieli Palmowej rusza w naszej diecezji dzieło pomocy pielgrzymom ze wschodu zatytułowane Bilet dla brata. Dla Polaków jest to niepowtarzalna możliwość pomocy młodzieży ze wschodu w zrealizowaniu marzenia o udziale w Światowych Dniach Młodzieży, które będą miały miejsce w roku 2016 w Krakowie. Mówiąc tutaj o wschodzie, mam na myśli i program, cała ta akcja ma na myśli młodzież pochodzącą z krajów czy republik byłego Związku Radzieckiego. Zatem jest to program adresowany prawdopodobnie też w dużej mierze do Polaków mieszkających właśnie na terenach byłego Związku Radzieckiego. Celem tego programu jest zebranie funduszy na dofinansowanie udziału młodzieży ze wschodu w Światowych Dniach Młodzieży. Pomoc oferowana przez właśnie ten program Bilet dla brata to dofinansowanie, a nie całkowite pokrycie
kosztów udziału. Ważnym elementem zbierania funduszy na cel biletu dla brata będzie sprzedaż specjalnie przygotowanych na tą okoliczność cegiełek. No i te cegiełki będą przyjmowały różną postać, różną formę. Będą to cegiełki w postaci książek. Najbliższa cegiełka, ta przeznaczona na Niedzielę Palmową, będzie miała postać płyty. Płyty zatytułowanej Miłość mi wszystko wyjaśniła, którą to płytę będzie można, jak już wspomniałem, nabyć w naszych parafiach w Niedzielę Palmową, czyli 13 kwietnia. Tego samego dnia znowu jesteśmy w ramach tutaj czasowych Niedzieli Palmowej. W Bazylice Katedralnej o godzinie 9.30 będzie miała miejsce msza świętej i procesja wokół katedry. Uroczystości te będą celebrowane pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. Podczas tej mszy świętej delegacją włocławskich parafii oraz wspólnot zakonnych zostanie przekazana kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia, rzecz prawdopodobnie już nam wszystkim znana z mediów, z prasy. Co więcej, ksiądz biskup pobłogosławi również parafialne centra przygotowujące młodzież do Światowych Dni Młodzieży w roku 2016. O godzinie 15 tego samego dnia w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława odbędzie się diecezjalny Dzień Młodzieży. A o godzinie 16 w Bazylice Katedralnej będzie miał miejsce koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego z Zespołu Szkół Muzycznych. Przyszły tydzień to, jak dobrze wiemy, Wielki Tydzień. Wielki Czwartek rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. W tym dniu zapraszamy szczególnie służbę liturgiczną na mszę świętą do katedry na godzinę 9.30, mszę świętą Krzyżma pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. Warto zauważyć również, że Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę w Bazylice Katedralnej będzie miała miejsce poranna liturgia godzin, która będzie celebrowana przez pasterza diecezji o godzinie 8, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. I ostatnie dzisiejsze ogłoszenie Duszpasterstwa Akademickie we Włocławku zaprasza na 78. Akademicką Pielgrzymkę na Jasną Górę, która będzie miała miejsce 10 maja. Wyjazd sprzed hotelu Kujawy o godzinie 9, a powrót 11 maja o godzinie 4 rano. Zapisy do 26 kwietnia. Miejsce zapisów to dział dydaktyki WSH, ulica Okrzei 94, wejście od strony ulicy Wyszyńskiego, pokój numer 19. Cena wyjazdu to 10 zł. Szczegóły dotyczące tego wyjazdu, tej pielgrzymki znajdziecie Państwo na plakatach, w parafiach oraz uczelniach Włocławka.